Co wy tu wyrabiacie? Popsułaś, to teraz napraw. No to złamałaś, trzeba było nie skakać się, na tym nie wieszać. Ja, co tu w ogóle będzie? Będziesz w gazetach w Tajlandii, będą o tobie gadać, że rozwaliłaś tutaj w Tajlandii takie miejsce turystyczne, że powiem ci, naprawdę masz przerąbane. Mamy tutaj wyspę Jamesa Bonda, agenta 007. Przepiękne miejsce, na żywo robi ogromne wrażenie. Czadersko. Piękne miejsce. Dobra, czekaj, bo patrz, tu jest normalna wioska. Jak pójdziemy sami, to się zgubimy, bo tutaj normalnie życie jest. Tutaj jest normalne życie. Sklepy, domy, firmy, biznesy. Wszystko normalnie. Ciężko by tutaj było żyć. Naprawdę. Nie jest prosta sprawa. Slumsy dobre. Ja pierdzielę. Jak tu żyć? Stalaktyty, stalagmity i takie rzeczy tutaj. Jakaś jedna z większych tutaj wysepek. This one, yeah, Banak Island. Oh. Most big island in Phanga Bay. Mm-hmm. Yeah, normally if have monkey, they are out here. This one we call monkey cave. Yeah, monkey cave. Zazwyczaj monkey. Są tutaj małpy, ale pani mówi, że nie ma akurat numeru telefonów do nich. And you can see the bamboo, nah? This one, you know, this is made from the people. A tam była małpa taka z tego. Ze skały była małpa. O kurde. When sometimes, yeah, they know inside have bird nest, they go inside for catch the bird's nest. Yeah, that's why it's really expensive. Because of the bird's nest can make the bird's nest look like that. This island is no beach, no sand, everyone. Yeah, just have only the rock like this. Know the area, know the land. Yeah. Above Phuket Island, the ground is have water frost around. The mountain look like island. Yeah, I look like an island. Yeah, so there is the about the sea water in the park. It's deep to the side. So deep, yeah, deeper. Pani mówi, że jak jest przypływ, to wiele tych miejsc po prostu nie ma, bo jest tak dużo wody, że wszystko jest pozalewane i nic nie widać. I jak są tutaj jakieś domy, musi śmieje, że jakby tutaj był jakiś dom czy coś, no to że byłoby wszystko zalane. No i mówi bye bye my house. Yes, stay inside. Ah, monkey, you see monkey? Where? Hello. Gdzie są monkey? You see? Ah, tam są małpy, jest, tam. Są małpy. Przyszły na powitanie. Lucky. Mamy szczęście. Superstar in this island. O, więcej ich tam jest. O, come on. Monkey, the chicken. You say cook, 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 cook. Cook, 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 cook. You want to say check. Yes. You know, ngokong. Patang kanjang. Okay, you can stay here, now. You can speak monkey language. I don't know how to speak me. I just come many time, but you know already. Blisko żeśmy podpłynęli. Nie czapnęła naszego telefonu gdzieś tutaj. No kurde. No. Kurde, niebezpiecznie tutaj jest, powiem ci. No. Fest wielkie. Lucky, not yesterday, no monkey, darling. Yeah. Kurdalna kajaczka chce tu przypłynąć. Człowieku, jak... O! No! I think you come one people. Myślisz, że są ci tamci? Yeah, much to sleep because of inside is have, you can see, nah? Inside is have the way. Inside is have look like a room inside. Yeah, and there room lagoon inside. Yeah. We can't go in there? But it, no, because of it's very small way. Yeah. Właśnie jesteśmy na ostatniej wysepce, na tej wycieczce. Piękna wysepka z niesamowicie mięciutkim piaseczkiem. Bardzo fajne miejsce. Mamy bar, mamy toalety, huśtawki. Godzina 15 wolnego czasu. Oczywiście możemy się kąpać. Piękna, czyściutka woda z niesamowicie, jeszcze raz to powtórzę, piaseczkiem. Są przed nami jeszcze ładne takie huśtaweczki do zrobienia fajnych fotek. Tam Emi jest daleko na kolejnej huśtaweczce. No bardzo egzotyczne, bardzo no, przepiękne miejsce. Kolejne przepiękne miejsce dzisiejszego popołudnia. O, jakie przepiękne osobki tutaj chodzą. Piękne góry przed nami. Woda oczywiście, że cieplutka, czyściutka. No nic, tylko po prostu cieszyć się życiem tutaj. Naprawdę. Polecam na James Bond. Polecam zdecydowanie. Zresztą wszystkie tutaj wycieczki po Tajlandii polecam. Phi Island i wiele, wiele innych, które są tutaj oferowane. To każda jedna jest warta, żeby na nią pojechać. Emi, co tam jest fajnego? Huśtawka. Huśtawka? Tak, tam są
Polacy, ten chłopczyk zielony, to wszyscy są Polacy. Tak, Polacy, no widzisz, nie jesteśmy tutaj sami. Ja cię. Ale pięknie tu, co? Fajna wysepka. A tam taki hipek trzyma gałązkę i się można na tym pochuśtać, nie? Popatrz, huśtawka jest zawieszona na jego ręce. O, jakie tu serce. Ale tutaj są tereny. Czadowo. No po co mi to dajesz? Ja tego nie chcę. Co tam, Darka? Coś? Czerni Czeplin. Emi, warto było przyjechać na tą wycieczkę? Tak. Tak? A było fajne rzeczy? Co było fajnego? Najbardziej ci się podobało? Fajne było najbardziej przepływanie na kajaku. O, no rzeczywiście, kajaki były najlepsze. No, też mi się chyba najbardziej podobały z całej wycieczki, Jezus. Widoki też były piękne, co nie? Fajne góry, małpy, jakieś inne rzeczy, skały. Dużo było fajnych rzeczy. Łódką, speedboatem, z trzema silnikami, co nie? Tam była taka szkoła na wodzie i boisko. O właśnie, jeszcze zapomniałem o tej wiosce na wodzie, gdzie była szkoła, boisko. No tak, żyli tam ludzie, mieli sklepy, swoje mieszkania, całe biznesy i wszystko, nie? Ale czad, no. No, było dzisiaj fajnych wiele rzeczy. To była druga, nie, trzecia wycieczka w moim życiu na speedboacie. Bardzo fajnie. Jeszcze dzisiaj ostatnia atrakcja, zdjęcie z leniwcem. Emma, czekaj, musisz się tu ładnie ustawić, ja już ci robię fotkę. Ale sobie wcina. Ja cię. Oj, gdzie on chce iść? Co ja mam zrobić? Dawaj go tutaj, dawaj, zjamy mu coś. Już się najadł. I ostatnia tutaj atrakcja turystyczna na tej wyspie to zrobienie sobie zdjęć w tak pięknym miejscu jak to przy nazwie tej plaży i tej wyspy tutaj, na której się znajdujemy. No miejsce jest zdecydowanie bajkowe. Przypomina mi troszeczkę Zanzibar, troszeczkę Mauritius. Już ci, żabko, zrobię zdjęcie. I tam jeszcze jedno takie miejsce. I to praktycznie wszystko na tej wyspie. Jest to bardziej taka wyspa, gdzie jest piękna plaża, niesamowicie mięciutki piaseczek, no i fajne miejsce do popływania i do zrobienia sobie fotek. Co wy tu wyrabiacie? Popsułaś, to teraz napraw. No to złamałaś, trzeba było nie skakać, się na tym nie wieszać. Ja, co tu w ogóle będzie? Będziesz w gazetach w Tajlandii, będą o tobie gadać, że rozwaliłaś tutaj w Tajlandii takie miejsce turystyczne, że powiem ci, naprawdę masz przerąbane. Bardzo podobne miejsce do Zanzibaru. Kurczę, no tak podobne, że jakbym zobaczył to, a Zanzibar, to w ogóle nie ma żadnej różnicy. No tutaj jest wyjątkowo podobnie do Zanzibaru. Ślicznie. Nie, no woda jest po prostu przekozacka. Dodatkowo właśnie skały wystające z plaży, z piasku, z morza. No kurde, mistrzostwo świata. What the fuck is this? Jacie. Co to jest? Chyba by się chciało obrócić w drugą stronę, bo obecnie jest do góry nogami i nie ma jak się poruszać. Zaraz może mu pomożemy. O, co to za zwierz? Ale jakaś larwa. Jadźcie. Jo. No i szczęśliwie wróciliśmy do portu, wróciliśmy na wyspę Phuket. Jesteśmy prawie że w domu, jeszcze tylko samochodzikiem troszeczkę do miasta i już jesteśmy na miejscu. Dziękuję za oglądanie, za wszystkie łapki w górę, za miłe komentarze i za subskrypcję.